przechodzimy do punktu 5, dyskusja z mieszkańcami. Mamy dzisiaj trochę mieszkańców. Pytanie do Państwa, kto z Państwa chciałby zabrać głos? O jednej osobie wiem, ale czy ktoś nie wie? Nie razem jesteśmy, jak gdyby, w jednej sprawie. Dobrze, to zaraz, to wie Pan Łukasz, który się zgłaszał wcześniej. Potem Pan... Ja mogę, jeżeli mogę wytłumaczyć. Bardzo dziękuję przewodniczącemu, że zgodził się udzielić nam głosu wcześniej z bardzo prostego powodu. Dzisiaj odbywa się również sesja dzielnicy 5, dokładnie o tej samej godzinie. I po zakończeniu tej sesji właśnie wybieramy się od razu, żeby przedstawić informacje na temat stowarzyszenia dla forum 5 dzielnicy. Stąd taka trochę nasza niezbyt spodziewana wizyta, ale dziękuję, że przewodniczący się zgodził, żeby ta sprawa była poruszana jako pierwsza. Zanim zacznę omawiać, to będzie krótka bardzo prezentacja, zanim zacznę omawiać, chciałbym zapytać, czy Państwo radni wszystko otrzymali ode mnie informację dotyczącą stowarzyszenia? Czy jest ktoś, kogo pominąłem, nie otrzymał tej informacji? Jeżeli nie, to przedstawię dosłownie w trzech zdaniach założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma grupować radnych dzielnicowych z całego miasta. Ma być to głos, nasz głos jako radnych dzielnicowych. Tutaj jeszcze jest ze mną Pan Grzegorz Kinowski z drugiej dzielnicy, zastępca przewodniczącego drugiej dzielnicy. Chcemy spowodować stowarzyszenie, które będzie głosem rozdrobnionych mieszkańców rozdrobnionych radnych dzielnicowych. Chcielibyśmy się spotykać raz w miesiącu, dyskutować na różne tematy związane z naszym miastem, nawet tematy wykraczające poza dzielnicę. Ma być to stowarzyszenie ponadpartyjne, czyli ma grupować radnych należących do różnych partii politycznych, ale ma też w jego pracach mają brać udział również radni niezależni. Dwie podstawowe zasady, które będą kierować tym stowarzyszeniem, to pierwsza zasada to jest kolegialność, czyli wszystkie decyzje będą podejmowane wspólnie, bez względu na to, kto jaką funkcję pełni w dzielnicy, czy też funkcji tej nie pełni, każdy ma takie same prawo. Jest też propozycja, żeby do współpracy zaprosić również byłych radnych dzielnicowych, którzy też mogą się wypowiadać na różne tematy. I druga rzecz, żeby zapewnić takie pewne odseparowanie od bieżącej polityki, podejmowane uchwały będą w sposób tajny. Pod koniec maja będzie spotkanie, pierwsze spotkanie organizacyjne. Pod koniec maja, dlatego że planujemy odwiedzić po prostu wszystkie dzielnice, wszystkie sesje rad dzielnic i przedstawić informacje na temat działania tego stowarzyszenia. Co daje Państwu w tym momencie zapisanie się do tego stowarzyszenia? Mam już ponad 17 osób, więc stowarzyszenie powstanie na pewno, bo potrzebne jest 15. Jeżeli Państwo decydują się zapisać w tym momencie, znaczy w tym czasie, są dwie korzyści. Po pierwsze statut. Pracujemy obecnie nad statutem. Osoby, które zapiszą się teraz, będą mogły brać udział w pracach nad tym statutem, zgłaszać swoje uwagi, swoje propozycje, które zostaną poddane pod głosowanie. Oczywiście ci, co się zapiszą później, no, takiego prawa nie będą mieli. No i druga rzecz, będziemy też wybierać zarząd, czyli grupę osób, która się wyłoni z tego stowarzyszenia. Też osoby, które zapiszą się w tym momencie, będą mogły kandydować, zgłaszać projekty. Tutaj w tym piśmie podałem dwa takie przykładowe tematy. Pierwszy temat to jest kwestia SOLES w Krakowie. To będzie przedmiot naszego pierwszego spotkania, co my jako radni dzielnicowi sądzimy na ten temat. I druga rzecz, no to wybory, czy samorządowe, czy osobno, czy na przykład połączone z jakimiś innymi wyborami. O tym będziemy dyskutować, rozmawiać. Radny dzielnicowy jest jednostką słabą, jesteśmy tylko jednostką pomocniczą i często lekceważoną przez różne organy, więc idea jest taka, żeby się zjednoczyć i być takim wspólnym głosem wszystkich dzielnic, wszystkich radnych, bez względu na podziały. Czy Państwo mają jakieś pytania? Znaczy to ja dziękuję za głos. Dziękuję Państwu. Tak, bo... Dziękuję bardzo. Pani Dyrektorka, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja się nazywam Lucyna Nowak, mieszkam w Ojcu Pachlińskiego. Ja też nie wiem, składając podziękowania bardzo serdeczne Radzie, szczególnie Pani Dominice, Panu Mariuszowi, którego nie widzę, chodziło po prostu o remont wiatry przystankowej na ulicy Pawlińskiego. I dzięki Panu, oczywiście Przewodniczącemu również, to zostało zrobione. Byłam bardzo zadowolona, wręcz szczęśliwa, z przyjemnością patrzę teraz na to przystanek. W tym momencie uwierzyłam po prostu jak gdyby jakąś siłę dzielnicy, prawda, że coś no, po to jest, żeby nam pomagać. Tymczasem teraz jestem w sytuacji no, po prostu rozpaczliwej, iż nie wiem, co mam robić. Jak wspomniałam, ulica Pachlińskiego, która ta ulica jest, no niestety jest, ja tu się w kularach teraz dowiedziałam, że, znaczy ja wiedziałam, że jest drogą wojewódzką, ale przebiega, co by nie powiedzieć, przez naszą dzielnicę, prawda? Przez teren zabudowany, ogromne wysokościowe bloki, domy, rodziny, sklepy i tak dalej.
od ulicy Wyki do ulicy Białoplodnickiej to jest, zaznaczam, że nie będzie w tej chwili, są po prostu setki, jak nie nawet mniej więcej ład. Ono od 35 lat ta ulica nie była nigdy remontowana, jedynie łatana. Teraz tak, przez tą ulicę, ponieważ jak mówię, zwoje wodzką, przejeżdżają, jest tam dopuszczane 16 ton, przejeżdżają takie pojazdy, jakie Państwo na oczy prawdopodobnie nie widzieliście. Chyba żebyście wyszli na ulicę Opolską, ponieważ żaden taki pojazd przez żadną drogę taką dzielnicową czy inną nie przejedzie, bo nie ma prawa wstępu. Natomiast tutaj te wszystkie to są budowlane, to są niewyobrażalne, wożące złom, wożące węgiel, lawety. I przejeżdżając, jeżeli jadą pusty, to jest tak niewyobrażalny huk, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, nie wie o co chodzi, to myślę, że coś się zderzyło, albo że jest nagle burza. To i te samochody, te pojazdy, przepraszam, bo nawet trudno to samochodami nazwać, jeżdżą od godziny 4 rano, nasilenie jest do godziny gdzieś, no tak, pierwszej. Ja kiedyś w ciągu godziny przejechało tego 30. Ja wiem, że tam przejeżdża samochodów to tysiące, ale nie mam pretensji do osobowych, do autobusów i tak dalej, bo nie sprawiają po prostu żadnego jakiegoś zakłócenia. Natomiast to jest nie do zniesienia. Ja rok temu zaczęłam jak gdyby taką batalię o to, żeby ktoś nas uratował z tej straszliwej sytuacji. I tak, nasza spółdzielnia mieszkaniowa zebrała podpisy od wszystkich mieszkańców o remont tej ulicy. Zainteresowałam prasy, był we wrześniu był artykuł w Gazecie Krakowskiej i tu chcę podziękować pani Maliszewskiej, która tam już w tym momencie bardzo broniła tej naszej sytuacji. Ale tam była rozmowa z Ikitem i tam pan Pyslik mówi, że nawet w 2014 roku on nie wie, czy ta ulica będzie. Nie wie, czy ta ulica będzie remontowana, już wiedział, co będzie za rok, prawda? Potem jeszcze był materiał w Kronice Krakowskiej, pisaliśmy do marszałka, a ja tu osobiście do pana Koskuby, to nie wiem, bo ile razy byłam tutaj w czasie jesieni, lata, nawiedzałam pana regularnie, prosząc, błagając. I panie przewodniczący, pani tak w zasadzie nikt mi nie powiedział, przecież to nie jest w zasadzie nasza robota, no bo faktycznie mam świadomość tego, że dzielnica by tego nie udźwignęła. Ale wydawało mi się, że my jako mieszkańcy tej dzielnicy i wy jako nasza dzielnica, to po prostu powinniście wy ze swojej, bo ja jako człowiek, klient taki pojedynczy, to guzik znaczy. Po prostu, no oni mnie najnormalniej tam jak nawet napiszę czy co, no to nie będą się tym przejmować. I czy teraz tutaj czytam w gazecie, że jest, zresztą jest taka sytuacja, że co artykuł, który zbieram te artykuły, to co innego piszą. Raz piszą, że tam 12 ulic, raz że 13, raz że 300 tysięcy, ale tutaj nawet dzisiaj był artykuł, że łatają dziury, prawda? Aczkolwiek nasza ulica nie jest brana pod uwagę. Napisane jest, że to chcieliby mieszkańcy. No chcieliby mieszkańcy, ale niestety nasi decydenci nie chcą. Ja nie wiem, czy naprawdę nie ma urzędnika w Krakowie, który by zrozumiał tą sytuację. No proszę Państwa, to nie jest naprawdę problem samochodu, tylko problem nas i naszej psychiki. My nie wytrzymujemy tam. Zapewniam Was, że nigdzie takich. Ja się tutaj może mogę założyć, że takiej sytuacji w Krakowie nie ma. Nie ma, ponieważ po takim tonażu takie samochody nie jeżdżą. Po drugie ze względu i one będą jeździć, ponieważ one się muszą tam dostać, dopóki nie będzie autostrady, to się to nigdy nie zmieni. Jedynym ratunkiem jest po prostu położenie nakładki. Ja w tym momencie tutaj po prostu już publicznie błagam Was o pomoc. No naprawdę już nie wiem, co nam robić. No chcemy, chcemy żyć po całkiem po prostu. A tu jeszcze jest pan, który mieszka, ja mieszkam pod, na zakręcie, a pan mieszka pod drugim. I proszę powiedzieć, ile pan naliczył ład, ile pan naliczył samochodów tych szatańskich, bo ja nie mówię o tych wszystkich, tylko te, które tak się zakłócają z powodu. Niech pan powie. Moje nazwisko ja powiedziałam w spółdzielni mieszkaniowej. Zbieraliśmy faktycznie podpisy pod petycją do ZIKIT-u. Zostało zebrane ponad 400 podpisów na piśmie. No ale oczywiście tradycyjnie ZIKIT odpisuje brak funduszy.
No my rozumiemy, że może brakować funduszy, ale proszę Państwa, no, zostaliśmy uraczeni praktycznie wszystkimi możliwymi plagami egipskimi. Mamy korytarz powietrzny, samolotami co 15 minut, w godzinach powiedzmy największego szczytu. Mamy bazę w Jelonkach, która wypuszcza samochody. Właściwie to dobrze tu Pani powiedziała, że trudno nazwać to samochodami, ponieważ przejeżdżające puste samochody wytwarzają taki koszmarny hałas, że ja od godziny pół do piątej nigdy dłużej nie śpię do pół do piątej, ponieważ mieszkam jeszcze, żeby było do kipi na 11 piętrze. Więc cały hałas odbieram ja. W moim barku kieliszki bez potrzeby latają normalnie i tłuką się jeden o drugi. Następna sprawa, oprócz tego samochody o godzinie w pół do piątej rano, właśnie tu jest szkoda, że Pan z policji odszedł, bo samochody tną co najmniej stówą, te ciężarowe, rozklekotane ciężarowy tną stówą po tej drodze, na której jest ograniczenie do 40 km na godzinę. Następna sprawa, przejazd kolejowy, który był kiedyś do strony Ton, tam były rogatki. W tej chwili rogatki zostały zlikwidowane. Od początku ulicy Pachońskiego panowie maszyniści włączają sobie sygnał i jadą aż za te rogatki na sygnale. Całą dobę, w nocy kilka razy. Można normalnie dostać szał. Ludzie wysiadają po prostu psychicznie już. A ukoronowaniem wszystkiego jest, nie wiem kto mądry z Urzędu Miasta wydał zezwolenie, z tyłu na tym dawnym, tam gdzie była dawniej baza PKS-u, a obecnie jest Lidl. Tam jeszcze sobie urządzają panowie w soboty, w niedzielę rajdy i to na wysokich obrotach, spalenie gum i tak dalej. Policja przyjeżdża z reguły wtedy, jak już nikogo nie ma, albo mają skanery, odsłuchują wiadomości, albo nie wiem, ktoś daje im znak, że jedzie policja. Naprawdę, proszę Państwa, ta droga jest, obserwowałem, zresztą jeszcze wracając do tego, obserwowałem, jak było łatane ta droga. No to jest pina. Żadnego lepiszcza pod to nie było podłożonego. Te dziury wszystkie po pierwszych, większych, tam powiedzmy opadach, zaczął wszystkie wyrywać się z powrotem. No po prostu tam już... Pod spodem, pod tą, pamiętam 33 lata temu, jak się wprowadziłem, widziałem, jak była kładziona pierwsza, ten dywanik asfaltowy. Tam w większości drogi są płyty betonowe drogowe jako podkład. To jest kwestia zerwania, tylko sprawdzenia, bo najgorsze co może być, to jest prostopadłe do osi jezdni zagłębienia. Nie wiadomo co się tam dzieje, albo płyty się rozsunęły, albo zapadły się, nie wiem. Trzeba to tylko sprawdzić w tych miejscach. A reszta to jest kwestia wymiany, nic więcej, dywanika asfaltowego na drogę. A teraz przepraszam, Pan Pyski tutaj wczoraj czy dzisiaj chyba pisze w Metro, że ta metoda jest stosunkowo tania, to im się nie opłaca łatać w tej chwili, tylko zakładają dywaniki. Jest to, że pokojem bez kolizji narobią to weekendowo, często nawet dwóch dni nocy mogą zrobić kawał dużej drogi, więc to nie jest jakiś taki nie do pokonania w mieście problem finansowy. Ja nie wiem, na przykład, ja teraz widzę, że pan tutaj dużo ulic zakwalifikował, tych takich uliczek w zasadzie do nakładek na terenie naszej dzielnicy. No tam jest, widzę, Pleszowska nad Cudowem, chociaż tam naprawdę ja nie widzę potrzeby, bo nad Cudowem to jest bardzo piękna, spokojniusieńka ulica, jeżdżą tylko samochody osobowe, jest 2,5 tony obciążenie, 30 kilo, 30 na godzinę. Pani co dosyć, są koło kładki, ja tam codziennie chodzę z kijkami, ja to po prostu już obsesję, ja mam obsesję, zrozumcie, że ja skończę chyba kiedyś wówczas powietrzny. Naprawdę, ja obserwuję teraz ulicę. Obserwuję ulicę, jak nie na pani, bo naprawdę, gdzie sobie żartuję, to sobie żartuję, ale naprawdę problem jest dla nas ogromny. Teraz jest lato, no trudno, żeby nawet go zamykać okna, bo i tak to nic nie da. Ja teraz chciałam powiedzieć, bo pani to dosyć właśnie, nie wiem czy w tej sprawie. Co możecie, w jaki sposób możecie uratować naszą egzystencję, bo jest naprawdę bardzo ciężko. Przepraszam, jeszcze jedno słowo. Podczas remontu ronda w Katyniu cały ruch ciężkich samochodów był skierowany przez ulicę Pachońskiego. Podczas budowy wszystkich osiedli, które widzę z mojego okna,
Cały ciężki ruch idzie skierowany na ulicę Pawlickiego. Od godziny pół do piątej rano, znaczy nie, właściwie największy ruch zaczyna się w granicach godziny za 15:07 do godziny pół do dziesiątej. Stoi totalny jeden człowiek. Prawa strona, patrząc od, tutaj od strony początku ulicy Pawlickiego, proszę Państwa, cały taki wąski chodniczek jest rozjechany przez samochody. Wykorzystujemy jako drugi pas dodatkowy. Dobrze, Panie Kubo, proszę teraz powiedzieć, co dobrze? Państwo bardzo dokładnie przedstawili ten temat. Pierw oddam głos radnym, a potem ewentualnie jeszcze powiem to, co ja powiedzieć. Już zgłasza się Pani Teodozja, jeśli ktoś jeszcze, to proszę. No ja tu nie wiem, czy potrafię nawet tak emocjonalnie jak Pani Lucynka, ale mieszkańcy tej ulicy mają w 100% rację. To jest ta sama wada, która była na ulicy Wybickiego. To jest właśnie po dużej inwestycji, jak powstawało to osiedle, na drodze budowlanej ułożony jest płyt drogowych, betonowych na czas budowy. Przylepiono to asfaltem i tak trwa 30 kilka lat. To samo mieliśmy na Wybickiego i niby też nie było dziur, ale nawet pasażerowie autobusu przychodzili tu do nas i mówili, nie da się jechać, bo się grzesie i ścieczki na zębach można zużyć. Natomiast tutaj dodatkowo jest ten wyjątkowy, paskudny, wredny chaos. To jest naprawdę uciążliwość i ja już nie mówię o Pani Lucynka, jest młodą osobą, ale ludzie starsi, małe dzieci, to naprawdę wszystko od piątej rano nie śpi i do późnej nocy nie uśnie, a już przy otwartych oknach o tej porze nie ma mowy. Jest kwestia taka, czy metodą dywanika asfaltowego na pewno by się dało to zrobić. Ja tylko proszę zarząd o sprawdzenie, bo droga jest niestety wojewódzka. Nie jest zadaniem własnym gminy, ale jest porozumienie między wojewodą a miastem i pewne środki są przekazywane. I no należałoby, bo gmina zawsze robi swoje drogi najpierw. Ma mało pieniędzy, więc najpierw będzie robiła swoje drogi. Czy nie zrobić właśnie takiej siły nacisku, swoistego lobby? Pani Lucyna to już zaczęła i umie to robić przez prasę, przez telewizję regionalną. I myślę, że no, to się tym mieszkańcom należy, żebyśmy ich też wsparli w tym, bo tam się naprawdę nie da żyć. Nie da się żyć, po prostu się nie da żyć. Czy ktoś jeszcze chciał? Ja już chciałam coś powiedzieć. Proszę. Nazywam się Patajna, Wielka ulica Żabiniec, która na, do historii prawdopodobnie przejdzie, bo budują się gdzieś niesamowite duże osiedle. Jest jedna droga, nie, jest wjazd, nie ma wyjazdu. Droga jest trzechmetrowa. Tam jest więcej jak tragedia. Proszę wyobrazić, budynki idą olbrzymie, średnio 8-piętrowe. Błoto niesamowite, nikt się nie przyjmuje, że my brniemy po błocie, po niesamowite okna, nie można otworzyć nawet w niedzielę, bo nawet w niedzielę pracują, no więc siedziby w niesamowitym zaduchu. Nikt się nie przejmuje niczym kompletnie. Dostaliśmy tego, że będzie robiona droga od strony Wodnickiej, czy Wielkiej Siemaszki. Czy coś drgnęło w tej sprawie? Najpierw odpowiem na pierwszą część, potem na drugą. To znaczy Pani odpowiedzi w pewności. Pierw odnosić się do ulicy Pawlickiego. Tak? Jeśli chodzi o ulicę Pawlickiego, no to trudno zauważyć, że jak wszyscy ją wyremontować tym sposobem, co Fragment Wilickiego, to środków wydamy zabrakło bardzo szybko, bo Wilickiego znacznie dłuższa i chyba nawet trochę szersza. Przepraszam, tak. Jeśli chodzi o interwencję, no to można też sprawdzić w uchwałach Rady. Wnioskowaliśmy o wprowadzenie tej ulicy do budżetu miejskiego do remontu. Na chwilę obecną możemy rzeczywiście tak naprawdę ograniczać się do tego nacisku na miasto, żeby wyasygnowało kwoty, które pozwolą na przynajmniej częściową naprawę na płaszczy asfaltowej, inaczej niż przez zalepianie dziur. Bo w ogóle zalepianie to proszę w ogóle nie, bo jeszcze pogarsza sytuację. My o tym decydujemy, więc to jest właśnie cały klucz problemu, że w gminie Kraków jest taki zarząd infrastruktury, który ma inspektorów nadzoru, a ci inspektorzy nadzoru decydują,
co i jak, w jakich kwotach zrobić, bo mają też określone kwoty do dyspozycji. Jeśli chodzi o ulicę Pachańskiego, jak byliśmy wczoraj na objeździe ulicy, przejeżdżaliśmy ulicę Pachańskiego, ja spytałem inspektora, jaki byłby koszt remontu chociaż fragmentu ulicy. Wskazałem akurat, bo byliśmy wtedy na wysokości bloku 6, na przykład na długości tego bloku. No to odpowiedział mi bardzo duża kwota i nawet nie próbował mnie oszacować na miejscu. Znaczy mówię wprost, tak jak mi powiedział. Jakbyśmy się upali, to na pewno by nam to oszacował. Natomiast pytanie, co by nam to dało, bo prawdopodobnie, jeśli to jest rzeczywiście tak duża kwota, jak przypuszczać z szerokości i długości tych fragmentów, bo trzeba było mówić o fragmentach przy blokach. Czyli tam są działki, które moglibyśmy sobie ewentualnie ten odcinek darować. Już idąc na taki, ale Pycnik mówi, że tak gdzieś 300-400 tysięcy, że to nie jest w ogóle droga, że to nie jest inwestycja bardzo droga. Tylko, że pan Pycnik ma za zadanie przedstawić ZKiD jako rzecznik, czyli w dobrym świetle mediów. A rzetelna ocena sytuacji i obliczenia należą do inspektorów nadzoru, którzy z panem Pycnikiem to się nawet na ulicy nie widzą, bo siedzą w tych lokalizacjach i mają inne zadania. I to jest cały klucz problemu. Tak samo jak na internecie kiedyś ZKiD opublikował listę ulic do remontu, można było się zgodzić z 70% ulic, a resztę to nawet dyrektor, który realizuje te remonty, nie słyszał. Zakresu nasu cyjnego. To jest 1,5 miliona Pachańskiego, bo to jest 3 razy większe niż tej. Tylko, że to jest szersze. To jest gdzieś 800 metrów, prawda? To jest równo... No to Wybickiego było 300 metrów, była węższa i kosztowała 3 razy. Ale proszę Państwa, najbardziej rozwalona droga jest na odcinku od ulicy Wyki do wysokości do pawilonu, tak? Później jest dopiero od budynku 14 do łącznie z zakrętem. Tam są najbardziej rozwalone te drogi. Tak, najbardziej. Niemniej, na przykład... W środku są te działki, można, ja mówię, można by sobie darować, dopóki tam nie ma, tam by zarówno chyba nie będzie dziennie. Tam część to jest zrobiona od wieki, bo tam jak robi... Niemniej, na chwilę obecną, na pewno w tym roku Rada Dzielnicy nie będzie w stanie tego podchodzić. Ja w ogóle nie myślałem w tym roku, ani nawet, bo nikt nie mówi nawet o przyszłym roku, tylko może co robić. No proszę mi powiedzieć, co ja jeszcze mam ewentualnie, no nie wiem, gdzie iść, no do co... Ja myślę, że możemy... Na kolejnej sesji nie spróbujemy podjąć jakąś uchwałę taką intencyjną, wskazującą problem, żeby musieli na nią odpowiedzieć, bo oni muszą ją powiedzieć, a potem ja na pewno bardzo poproszę panią prowadzącą, która na szczęście nas reprezentuje również władze miasta, żeby pożyła informację w sprawie ulicy, czy jest plan w wieloletnim prognozie finansowej, czy jest umieszczona, bo to była też ważna informacja dla mieszkańców, bo trzeba mieć świadomość, że te remonty tak dużych ulic nie odbywają się na pewno w danym roku, w którym ktoś podejmie decyzję, że nawet idzie do remontu. Więc zdajemy sobie sprawę, no właśnie, że nie jest ani na więc ważne by było, żeby sprawdzić w ogóle fizycznie, jak wygląda sytuacja z planem na tej ulicy, takim, który muszą udzielić na piśmie odpowiedź konkretnej sprawie, konkretnej osobie, a nie napiszą w gazecie, bo to są dwie różne rzeczy. Oprócz tego, to co jak pani była kiedyś u mnie na dyżurze, zobowiązałem się wysłać to pismo odnośnie zbadania tego natężenia hałasu. Na razie przyznam szczerze, że jak kamieniem w wodę. Panie Kuba, są tak unijne normy zawyżone, że ja się obawiam. Oni tam takie samochody nie jeżdżą po prostu. Znaczy jeżdżą, tylko tam by chyba musiał jechać po ulicy. Nie wiem, wie pan co, to jest trochę ryzykowne, ale jeżeli pan coś takiego... Wszędzie teraz próbujcie się odpowiedzieć, bo tak naprawdę już możemy mówić pół godziny, sama ludzie powtarzać to samo. Tylko panie przewodniczący, proszę nacisk zrobić, że właśnie to dotyczy nas, bo to jest zabudowany teren, bo to oni ci kierowcy sobie przejeżdżają, mają to w nosie, grynda, czy to... A może by tak radę jakiś ustawić, jaki no, jestem zwolennikiem tych ale tam nic to nie przeszkadza, tylko nam to przeszkadza, nam, bo oni sobie mają zdjęcia porobić. No, dobrze, na tym zakręcie, w którym akurat Państwo mieszkacie, to oni tak już dohamowują przed zakrętem, żeby ich rada nie być. Mówiąc wprost, jeśli chodzi o ulicę Żabińców, to rzeczywiście trwają budowy na Żabińcu ogólnie i te budynki, które powstają, są obsługiwane przez firmy budowlane, które tak jak w każdym innym przypadku budowy mają zobowiązanie do dwóch rzeczy, jeśli chodzi o drogę, którą mają wyznaczoną i prosili o udostępnienie na czas budowy.
Zobowiązanie pierwsze, którego nigdy nie realizują firmy, polega na bieżącym utrzymaniu danej drogi. Nie realizują go zawsze z prostej przyczyny, bo doskonale wiedzą, że taniej wyjdzie, gdy wyremontują ją na sam końcu, bo to jest ich zobowiązanie drugie. I w ten sposób zaoszczędzają środki, które są przez ten czas trwania. No, z drugiej strony Ziki, gdy kiedyś zapytaliśmy, w przypadku to było ulicy znajdującej się w Węcach Wielkich, dlaczego tam przykładowo ulicy Stenmachu nie remontują na bieżąco, gdy jest budowa obok, no to Ziki odpowiedział, że oni tego nie egzekwują nawet od nich, bo sprawa odprawa w sądzie tak długo, że tam się zdążyli ją odnowić po zakończeniu pracy, a dopiero wtedy mieli rozstrzygnięcie. I oni po prostu tego, mówiąc wprost, nie egzekwują, mimo że mają to, mimo że zlecają to tym firmom. I tak wygląda na chwilę obecną rzeczywistość. Ja osobiście też się nie zgadzam, ale niestety nie jestem władny nic zmieniać. Niemniej na pewno należy spodziewać, że firma budująca bloki po zakończeniu pracy na pewno będzie miała za zadanie odtworzenie stanu tych ulic, które wykorzystywała jako drogi dojazdowe do budowy. A w przypadku ulicy Żabiniec nie możemy mówić o żadnej innej alternatywie, czyli mają tylko jedną drogę, więc na pewno nie będą mogli powiedzieć, że to był jakiś jeden z wariantów, nie będą go remontować, ponieważ oni dojeżdżają do Gminy. Także tak wygląda sprawa. Jeśli chodzi o ten wjazd grupy od ulicy Siemaszek, on jest zlecony tak jakby w ramach umowy infrastrukturalnej z jednym z deweloperów. Deweloper może wykonać inwestycje swoją w budynku tylko i uzyskać odbiór tego budynku, tak aby móc go użytkować, sprzedawać osobom mieszkania, tylko w momencie, gdy wykona to, co jest w budowie infrastrukturalnej, tak zwaną inwestycją drogową. W tym wypadku jest właśnie ten wjazd do Żabnica. Natomiast w chwili obecnej nie mamy informacji, jakoby ten inwestor rozpoczął tą inwestycję niedrogową, czyli budynek. Czyli tak naprawdę trudno jest oszacować, kiedy rozpocznie tą inwestycję, która jest idzie w parze razem z tym wiatrem, czyli nie... Czyli że nie ma mowy o tym, żeby ta druga nitka była. Znaczy nie, ona, ona powstaje, jakby to jest wiadomo i przesądzone, tylko że jest perspektywą czasową, że nie da się jej określić. Jest to tym trudniejsze, że jest to uzależnione w pewnym sensie od inwestora zewnętrznego. Bo sytuacja wygląda tak, my kiedyś chcieliśmy zrobić fragment chodnika w miejscu, gdzie deweloper miał takie same zobowiązanie jak właśnie na ulicy Siemaszki i dostaliśmy odpowiedź, że nie możemy realizować tej części chodnika, ponieważ ona ma być realizowana właśnie w ramach umowy infrastrukturalnej, czyli gmina sama nie będzie tego realizować w momencie, aż tamten inwestor albo nie zrezygnuje i przedawni swoje pozwolenie na budowę, albo rozpocznie budowę i zakończy sam ten temat. My wystąpiliśmy... To jest trzech deweloperów. Ale nie, bo jeden i to my, w tym momencie z pamięci nie jestem w stanie przytoczyć, który jest zobowiązany do wybudowania tego wiatru. Wszyscy powinni być zobowiązani. Każdy jest zobowiązany do czegoś innego, jeśli dostał pozwolenie na budowę po 2010 roku. Przed 2010 rokiem gmina nie zobowiązywała inwestorów do jakichkolwiek prac. Natomiast w przypadku tego wjazdu do Żabnica od strony ulicy Siemaszki, w przypadku chodnika Radzikowskiego my zapytaliśmy, jaka jest perspektywa czasowa realizacji tego. Natomiast nie pamiętam, jaką dostaliśmy odpowiedź. No nie chcę mówić tego z głowy, bo musiałem strzelać, ale nie chcę sprzedać sesji, żeby w tym momencie odpowiadać na to pytanie, bo trudno powiedzieć. Jak szybko byśmy znaleźli tę informację. Na pewno, jeśli Pani chce, to mogę Pani mieć jakiś kontakt i ja Pani przekażę tę informację, którą znajdziemy. Ja to mam, ja z jakiego mam. Pismo, które dostałam. Ale to jest pismo, które podejrzewam, że informujące o pewnych kwestiach, ale to na pewno nie jest pismo odpowiadające na nasze pytanie. Pani nie będzie nagrywała, to ja proszę, żeby także mi zostawiać może numer telefonu, ja Pani tą informację odszukam i zdaję, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. 416-34-41 do 10:40. 416-34-41.
Czy jeszcze pani Teodozja jeszcze? Tak, właśnie do gminy Żabińca. Ja tu przynosiłam ogłoszenie wojewody podane do publicznej wiadomości, ponieważ przedłużała się sprawa połączenia osiedla Żabiniec przez ulicę Księdza Szymaszki do Prądnickiej, ponieważ były odwołania do wojewody. Wojewoda utrzymał pozwolenie na budowę w mocy i deweloper może skorzystać z tego warunku, który otrzymał od ZGKiT-u i pod tym warunkiem może tylko wybudować te swoje mieszkania, jeśli wybuduje tę drogę. Nie będzie mógł zasiedlić tych mieszkań, dopóki nie będzie odbioru wykonanego przez nadzór budowlany. I dopiero wtedy wolno mu sprzedawać mieszkania i zasiedlić, jeśli wykona drogę, którą urzędnicy odbiorą. A od poprzedniej kadencji dzielnica stara się jeszcze o jedno połączenie od ulicy Reja do ulicy Zdrowej. Agencja Wojskowa przekazała 2,5 ara. Myśmy się o to starali, to dość długo trwało, bo to idzie aż przez Warszawę. I tam krótkie połączenie będzie dodatkowy wyjazd w kierunku ulicy Zdrowej. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zadać konsultację? Panie Przewodniczący, to tylko żeby jeszcze takie poznanie z czym, że tak powiem, wychodzimy. Co mam, co na chwilę z nadzieją. Z nadzieją, właśnie. Nie. Ja składam interpelację we środę na sesji. A my na kolejnej sesji podejmiemy uchwałę. Dodatkowo mając uchwałę Rady Dzielnicy, będę się starać, we wrześniu rozpoczyna się budowa tak zwanego dużego budżetu. Będę się starać, żeby to zadanie było umieszczone. W takim razie my bardzo dziękujemy i polecamy się, bo naprawdę... Życzę moje zdrowie, żeby dobrze.